Witam wszystkich w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Witam w towarzystwie wspaniałych bohaterów, Misia i Tygryska. Bohaterów spektaklu Idziemy po skarb, który już najbliższy weekend będzie można zobaczyć na dużej scenie naszego teatru. To jest przedstawienie, które jest adresowane do najmłodszych widzów, do 3-4-latków. Piękne przedstawienie, niezwykle kolorowe, rozśpiewane, gdzie między innymi takie lalki i przepiękne mapety będzie można podziwiać zza parawanu. Przedstawienie jest bardzo ważne, przypomina o tym, co jest tak naprawdę istotne dla każdego z nas. Jest to przyjaźń, jest to miłość, jest to rodzina. Bohaterowie naszego spektaklu, którzy wyruszają w podróż w poszukiwaniu skarbu, dowiadują się w czasie tej przygody, że niekoniecznie pieniądze, niekoniecznie dobra materialne to jest to, co skarbem nazywamy. Bardzo długo czekaliśmy na moment, kiedy będziemy mogli widzów, kiedy mogliśmy właściwie widzów zaprosić ponownie do teatru, ale to nie znaczy, że my w tym czasie nie działaliśmy, bo działaliśmy cały czas, spotykaliśmy się z naszymi widzami w sieci. Produkowaliśmy bardzo dużo filmów i filmików, które nadal produkujemy, które nadal realizujemy własnym sumptem i które nieustannie są publikowane na naszej stronie, na YouTubie i na Facebooku. Niewykluczone też, że z tym już zostaniemy i przez jakiś czas albo jeszcze długo będziemy mogli takie filmy produkować i Państwu udostępniać. W naszym teatrze jest bezpiecznie, to warto podkreślić. Stosujemy się do wszystkich zasad i wymogów związanych z obecną sytuacją pandemii. Już niebawem przedstawimy naszym widzom repertuar na wrzesień i bardzo serdecznie zapraszamy do nas, do teatru. Niestety w tej chwili nie zobaczymy nowych premier, bo normalnie wrzesień byłby tym miesiącem, kiedy zaprosilibyśmy Państwa na zupełnie nowe realizacje. W tej chwili będziemy grali przedstawienia dobrze znane, albo te, których jeszcze nie zdążyliście Państwo poznać, ponieważ w lutym mieliśmy przyjemność wyprodukować dwie premiery, Wielkie mi coś i Alicję w Krainie Czarów. To są spektakle, które między innymi będzie można zobaczyć już niebawem we wrześniu, ale też będziemy mieli propozycje dla najmłodszych, chociażby Tchórzofretkę, którą całkiem niedawno także graliśmy. Ponadto cały czas realizujemy edukacyjny projekt Teatr Poczuj To, z tą różnicą, że w tej chwili odbywa się on online, natomiast cały czas prowadzimy rekrutację na te wszystkie warsztaty odbywające się w ramach projektu i do udziału w nich zachęcam szczególnie.